I tutaj jest Park Oliwski, za takim płotem. Jestem koło Biblioteki Oliwskiej. Proszę bardzo, tu jest Biblioteka Oliwska, tu grupy kaczorków, dzieci idą, na pewno. Jestem w Parku Oliwskim, Gdańsk Oliwa, Oddział Sztuki Pałac Opatów, Etnograficzny Klesz Opacki. No i Park Oliwski mi Adama Mickiewicza. Chodzę. Gołębi pełno, droty, szerpów, a to jest łabędzi staw. To jest łabędzi staw. O, nie wiem dlaczego łabędzi staw, ale łabędzi nie ma. Dobra. I tutaj jest piękne coś tam, ogroty szerpów tam będą. Proszę bardzo. Tu jest modrzew japoński, różne stare drzewa, a ja idę do tych grot japońskich. Ale faktycznie w parku można wypocząć. No nie ma co mówić. Park jest rzeczywiście piękny. Ogroty szerpów, proszę bardzo. Nie wiem, o co się rozchodzi, ale tak się nazywa. Sztuczne groty. Pozostałość po ozdobnych instalacjach w parku XVIII wieku, opaci lwowski zostawili, proszę bardzo. Grupy szerpów. O. I szerpowie tu byli. I palmiarnia, taka mała, ale jest. Tam będzie zaraz ten wodospad oliwski, tylko chcę... O nie, to tutaj jest palmiarnia. To później może. I wodospad w Parku Oliwskim, obok zaraz palmiarni. Proszę. Taki szumiący. No. I można się przejść od razu po kamoeczkach. Tutaj fajnie. No i piękny park, nie ma co mówić. Kto nie był w Gdańsku-Oliwie, to musi przyjechać. To bez dwóch zdań. To jest subcio. Nie? I galeria współczesnej rzeźby gdańskiej w Parku Oliwskim. Jest chyba Pałac Opatów, czy tam? Nie wiem, w każdym razie tu jest kawiarenka, ciasto z rabarbarem, 12 zł. Pierogi z bobem 30. Trochę kurna droga. I tu jest muzeum po lewej. Proszę bardzo. O, tam. A ja idę do Oliwskiej katedry. Zbigniew Opacki, Muzeum Narodowe. Po prawej. Park Oliwski w pełnej krasie. Proszę. Bardzo. Wolno tędy przejść. Nie wiem. Pójdę. O! Jakie popiątaństwo. Widzicie? Oczywiście ogród powstał przy cystersach. Założycielami byli. Później po sekularyzacji, czyli po upadku, odebraniu dóbr cystersom. Był park ogólnodostępny. No i tak jakoś się do... W 45 troszeczkę był zniszczony, odbudowano. No i tak się dzieją tutaj te losy tego parku. Dobrze, że jest. No co tu dużo mówić, trzeba było przyjść. I po prostu pooglądać, pozwiedzać. Jest tego warto.
Nie jest to dużo hektarów, ale wszystko pięknie, ładnie zrobione. Oprócz oczywiście tej wyspy. Można by było zrobić mostek i tą wyspę zagospodarować. Odpowiada. Nie. Jakby ktoś się pytał. No i tutaj kaskada wodna. Proszę. Ostoja ptactwa. Zaraz ktoś mi powie. Jak wszystko będzie ostojami, no to będzie ładnego. Tu jest chyba ogród jabłoński. Taki kawałeczek zrobiony. Na pewno. O, brama tam. Jakoś się to wszystko nazywa. Jak ogród japoński jest we Wrocławiu, polecam z przewodnikiem zwiedzić, bo to wszystko ma znaczenie. Te padogi, no, altany, bramy, to wszystko ma znaczenie. No. I przedszkole tam jest. Ja zjadłam. Proszę, piękny teren dla przedszkola, powiem wam szczerze, w Parku Oliwskim. Tutaj apartamentowce, to chyba już nie należało do Parku Oliwskiego. Nie wiem, jakieś firmy. No. I tu taka altana jest i tutaj pisze, że Rainer Maria Rilke i Anders Salomon zapisali wspólnie fragment wiersza. Spójrz, jak się wciąż ociąga życie. I się odmieni słońca w ciszy, wy jak wielki śpiew zenici i tempo z włocach szmer słyszycie, tylko lęk ci towarzyszy. No. I Bóg Pospolity, piękny okaz. I lipy tam są dalej. Roślinność. I ławka babci Heleny oraz Zbigniewa Stanleya Strychacki, fundatorów choinki gdańskiej 89 klubu 57 w Nowym Jorku 1978 roku. I takie w parku. Są dedykacje na ławeczkach. Można, można. A tu jest ten pałac Opata. Tutaj jest opactwo. Król przechodził tutaj i tutaj spał. No przecież nie będzie u Opata spał.